Moi drodzy, włączyłem szybciutko nagrywanie, bo jest coś dziwnego. Tak, jakby ja myślałem, że tutaj sobie robię swoją wysepkę, Bobo robi swoją wysepkę. Herobrine celowo nas skłócił po to, abyśmy zrobili między sobą wojnę, ale nie. My się nie dajemy, tylko słuchajcie, jest problem. Tak, i to nie jest mały problem, a mianowicie chodzi o to. Co tutaj robią villagerowie? Jakby, słuchajcie, bo razem z Bobo, oczywiście zaraz do niego pójdę, próbujemy wymyśleć, jakby o co chodzi, co oni tutaj robią, jaki jest klucz i jaki jest sens, ale nie mamy pojęcia, absolutnie. Znaczy, Bobo w ogóle nie wie, że to są villagerowie, ja mu mówię, a on mówi, że ich nie ma. Bobo, jeszcze raz, powtarzam ci, tam na drzewie są villagerowie. Tłumaczę ci, że są... Niemożliwe, nie ma tam. To idź na górę. Ale chłopie, no to w jaki sposób by się tam niby pojawiły? No nie wiem, ale może wy wiecie, więc napiszcie to w komentarzach, słuchajcie, bo jest kleryk, czyli ten taki, wiecie, alchemik, a drugi jest zwykły i oni są na drzewie. No stary, po prostu chodź na to drzewo i to zobacz, bo... Co ty jest jakiś, co? Nie, bo ja gdzie ty tu wchodzisz do mnie? Tłumaczę ci, że masz tutaj stary villager. Nie ma nic. No to... Nie, no bez jaj, moi drodzy, oglądajcie do samego końca, bo jak sami widzicie, to jest po prostu jakiś kabaret. Co tu się dzieje? Włączyłem nagrywanie, bo nie mam pojęcia, co jest grane, ale jeśli dostaniemy dwóch villagerów, to... To nam daje dużo możliwości. To nam naprawdę daje dużo możliwości. Subskrybujcie oczywiście kanał, koniecznie z dzwoneczkiem, bo dobijamy 200 tysięcy słów. Musimy być pierwsi przed... O! Co to? No, no właśnie. Co? Czy to jest kolejny, trzeci villager, czy to on... Ej, ale oni nie, są u mnie? No, poczekaj. No właśnie, stary, no, o tych mi chodziło. Są moi w takim razie. Oni, słuchajcie, patrzcie, oni byli, słuchajcie, sobie tutaj i oni sobie normalnie z drzewa... Ja nie rozumiem, słuchajcie, ja naprawdę nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Dobra, bo co ty wyprawiasz, Bobo? To no to są moi villagerowie, skoro u mnie, no to moi. A dlaczego mieliby być twoi? No, walczymy na śmierć, wiecie, kogo. Nie, no dobra, w każdym razie. Słuchaj, ja nie wiem, jak my to zrobimy, ale zrobił nam się kleryk przez ten twój brewing stand. Drugi nie robi się w ogóle, więc możemy zrobić mu profesję, na przykład bibliotekarza. Wtedy będziemy mieli stare, epickie książeczki. No. I bibliotekarza akurat moglibyśmy mu zrobić. Ja w ogóle mam pomysł. Poczekaj, jaki ty masz pomysł? Jaki ty masz pomysł? Poczekaj, zaraz wracam. Oj, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, ale słuchajcie, czy wy widzicie, co tu się dzieje? Naprawdę, nie mam pojęcia, o co chodzi z villagerami, ale może faktycznie to nie jest najgorszy pomysł, żeby oni sobie tutaj mieszkali. Pomyślałem, słuchajcie, z kolei, żeby serio zrobić bibliotekarza, więc moglibyśmy zrobić faktycznie pulpit. Jakbyśmy zrobili pulpit... Ej, jestem już! Co to, co jest, Byku? Co masz dla niego? Chodź. Ty, bo jakbyśmy stary dali mu pulpit, to naprawdę będziemy mieli bibliotekarza. Ja ci daję to, ale szmaragdy moje. Ale stary, ja nie chcę, żeby on miał taką profesję. On jest bezużyteczny w tej profesji. Czemu? Zróbmy mu normalnie bibliotekarza, tylko musimy go zabrać. Ale to weź to wykorzystaj, bo to zgniłe jest niepotrzebne. Ale jeżeli nakarmisz go, to on już nigdy w życiu nie zmieni swojej profesji. A my chcemy zrobić... Serio? Tak, tak jest. A my zmieni, jak to usuniemy. Nie zmieni swojej profesji, jeśli już u niego kupisz. Więc sensowniej byłoby... Znaczy, dobrze mówię? Dobrze mówię, tak. Nie, dobrze mówię. Nie, dobrze mówię. Dobrze mówię. Nie bij mnie! Dobrze mówię, o jeżeli już raz u niego kupisz, nie zmieni swojej profesji i nie straci jej. Więc trzeba... No nie wiem. Tak, jest tak jak mówię, więc stary, zabieramy ich. Ich się da przetransportować łódką, więc stary, trzeba tutaj to odblokować. Znaczy, jestem w 95% pewny, ale mówię, mogę się mylić, więc poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę. No, najwyżej co, no to najwyżej skorzystamy z tego, ale wydaje mi się, że się nie mylę w tym wypadku. Więc stary, bierzemy łódkę i musimy ich jakoś gdzieś przetransportować, no bo chcesz ich w domu trzymać, stary, z brudnymi butami? No czemu nie, elegancko, domek bardzo fajny. Dobra, patrz, wezmę jedną łódkę, wezmę drugą łódkę, stary, no zabieramy ich no stąd, dawaj, wsiada jeden. Wsiadę, wypad stąd. Ty, to postaw, nie, nie bij go. Czekaj, to od dołu trzeba, stary, ale... Nie, co ty zrobiłeś, chłopie? Oni nie chcą współpracować, dobra, wsiadaj no do tej łódki. Nie chcą. Okej, ale póki nie mają profesji, to dobrej, to i tak, jakby to, że ich uderzyłem, nic się nie stało. Ej, tutaj jest, dobra, byczku, ja ci tutaj daję drugą łódeczkę i ty wsiadaj, dobra. Ja nie wierzę, stary, ale nam się trafił cep, naprawdę. Naprawdę. Ale co twój? No, wsiadaj, no. Dobra, typeczku, tutaj. O, dobra, udało się, udało się. Więc słuchaj, teraz musimy ich gdzie wrzucić? Ja bym... Nie ma, poleciałem. Ale tu gdzie ty go zabrałeś, stary? Tutaj? Ty robisz mu oddzielny domek, naprawdę? No to możesz ty mieć jednego, ja mogę mieć drugiego. Okej, tylko że wtedy ich nie rozmnożymy. Nie rozmnożymy ich wtedy, stary. A po co rozmnażać? Żeby było ich na przykład więcej, żeby mieć więcej bibliotekarzy i tak dalej. Ej, ale to tak w ogóle. To słuchajcie, ja go sobie zaraz oczywiście stąd zabiorę. Słuchajcie, spróbujmy się przekręcić tak, żeby on oczywiście nie spadł. I słuchajcie, to ja go zabieram do siebie, ja się nie będę... Ej, a masz moje mięso? Mam twoje mięso, oczywiście, że mam. Daj.
No mogę ci oczywiście oddać, mi się ono nie przyda, więc tutaj proszę cię bardzo, proszę cię bardzo. Moi drodzy, wobec tego ja będę miał jednego, Bobo będzie miał drugiego, tylko trzeba będzie poczekać, aż skończy mu się ta profesja i zrobimy bibliotekarza. A w tym czasie, słuchajcie, zapraszam was oczywiście w pierwszy link w opisie, czyli na stronę www.abre.ety. Możecie zakupić sobie, czy dla siebie, czy dla rodziny, jakiś gadżet właśnie z Bobo, czy z Abra Team, na przykład koszulkę, chociażby taką, słuchajcie, kolorową, kolorowa koszulka. Są także kolorowe bluzy z kapturem i bez kaptura oraz kubki, poszewki na poduszki i jest darmowa dostawa od 99 zł na każde zamówienie. Czyli właśnie na przykład kupując dwie koszulki, czy na przykład trzy kubki, no to po prostu macie kuriera za zero. www.abra.ety, pierwszy link w opisie, polecamy bardzo serdecznie, bo naprawdę fajne rzeczy. Tylko teraz tak, słuchajcie, trzeba będzie mu zrobić miejsce. Ewidentnie, słuchajcie, on będzie musiał zamieszkać. Ja proponuję, żeby, słuchajcie, on zamieszkał tutaj. To będzie, myślę, całkiem nie najgorsze miejsce. Tylko chciałbym, aby to fajnie wyglądało. A jeżeli to, słuchajcie, ma fajnie wyglądać, to, słuchajcie, zróbmy tutaj po prostu ścieżkę. A co ty kombinuj? O, twój też jest taki sam. A kler... No, a ty zrobiłeś tam kleryka? A, on się... sam pewnie to by się zrobił kleryk po prostu. No dobra, no. Nie mam niestety dla niego łóżeczka, więc to jest trochę niepokojąca sprawa, no ale trudno, no, no takie są realia. Mam pytanie, jakby mu się kowadło dało, to on się zmieni. Nie, kowadło... ale to musi, musi być timeset 2000 chyba. Chyba 2000 i wtedy im się zmienia profesja, jeżeli jest, są do tego dobre warunki. To wtedy im się dopiero chyba zmienia ale profesja. To co, i żeby zrobić z jakiegoś innego, to co trzeba? No trzeba nie karmić go, właśnie nie kupować od niego i poczekać na ten timeset 2000. Ale mi chodzi od tego, od zrobić tego do jedzenia. Którego? Farmera? No tak, chyba tak. No to żeby zrobić farmera, no to ty, byku, potrzebujesz, wiesz, mieć ten taki kompostownik, nie? No. No, a jak to zrobić? Ej, nie pamiętam, jak się kompostownik robi. Stary, ja nigdy w życiu upraw nie miałem chyba w Minecrafcie. No dobra, no mam tam jakieś marchewki, ale to tylko do poteczek na niewidzialność. No, więc tak, właśnie tak, stary. Ja ci niestety na razie nie pomogę, bo tutaj mam bardzo ważne sprawy. Widzisz, jakie, stary, ja mam ważne teraz sprawy? Ja tutaj robię normalnie dla mojego villagera tutaj miejsce. Kompostownik. Po polsku to jest kompostownik chyba, nie wiem jak to... Komponotonik. Kompostownik to się nazywa, no i tyle, czekaj. A, już wiem, jak to się klaftuje. Ale, czekaj, ja też to może znajdę, chwila. Dobra, chyba, jak to się niby stary kraftuje? Weź mi powiedz, bo jestem sam ciekaw. Ja nie powiem ci. Dobra, zaraz sprawdzę. A dasz mi wiatrza? Oczywiście, że ci nie dam. Co? Nie dasz, no dobra. Oczywiście, że ci nie dam. Już ci powiem. A no to... Pół płytkę. Co pół płytka? Z pół płytek to kraftujesz. Okej, dobra, to tak jak trochę pulpit, no ale to ja sobie... Ty, nie da się. Co się nie da? Co ci się nie da? Nie, poważnie, co ci się, stary, nie da? Nie działa to. Ale co nie działa? No, jest napisane taki crafting, a to się nie craftuje. To ja nie wiem, stary, co ty za crafting znalazłeś. Ja w każdym razie tutaj, słuchajcie, wrzucę mojego villagera. Tylko pytanie, czy tutaj w ogóle wpłynie łódka? Prawdopodobnie niestety nie. O, ty, nie wiedziałem nawet, że ona tak może. Ale dobrze, bardzo dobrze, słuchajcie. Ty, pół blok to jest... To jest to. Dobrze, tak? To jest to? Tak, to są slapsy, no. Dobra, no, czekaj, ja sam, stary, ja sam w ogóle sprawdzę. Na około trzeba, ja byś spodnie tylko do góry nogami. Spodnie tylko do góry nogami? Okej, okay, nie, tak to się na pewno nie robi kompostownika, to nie ma sensu. Dobra, stary, ja zaraz znajdę. Kompostownik, chwila. To w jakich to będzie craftingach? Okej, okay, dobra, to będzie, słuchajcie, chyba w tych zwykłych, nie? Ej, kurde, naprawdę, nie no mam... No chłopie, na mesku ci wyślę. Czekaj, no ja tutaj szukam. Ej, wiesz, to jest najbardziej podstawowa rzecz na całym świecie, a my nawet na tego mesku nie ogarniamy. Dobra, już patrzę, czekaj. No, i co, i tak się kraftuje. Ale stary, to jest akacjowe drzewo. Ale to się zmienia, bo tu no to jest chcesz. Okej, okay, dobra, to ma już większy sens. Dobra, czekaj. No i co, i się nie robi. Nie, no czekaj, tutaj, ja, stary, zaraz to znajdę. Mam. Oczywiście, dobra. Okej, okay, zrobić ci, czy ci nie zrobić? No, ale powiedz jak. Robi dokładnie ten sam kształt, który mi wysłałeś. Tylko, no, że na dole są pełne deski, a po bokach pionowo są po dwa płotki. No. Co? No, ja zrobię, bo to ty... zrób mi screena, jak to wygląda. Nie, no ja już, stary, nie będę tak się bawił, po prostu zrobię i tyle, patrz. Dobra. Raz, dwa, okej, cyk, okej, dobra, masz, cyk, cyk, komposter, dobra, no. O, dzięki. Masz, proszę cię bardzo, ja mam tutaj swojego, słuchajcie, alchemika, tylko że muszę jakoś, słuchajcie, zabrać mu to, a nie chcę, żeby on się na mnie obraził. O, dobra, udało się. Teraz tak, on stąd nie ma wyjścia, więc jest to co najmniej, moi drodzy, pocieszające. Ty, tylko chciałbym, aby... ja mam. A co ty masz? Gdzie ty masz? Patrz, tutaj. Emeraldy już masz? No. Ale to co, farmera zrobiłeś, czy po prostu handlowałeś z tym twoim ziomeczkiem? Tamtym, bo on się na pewno zmieni.
Nie zmieni się. Ja już tak kiedyś miałem. Nie zmieni się. Ej, może mi się coś pokićkało, ale to było tak, że jak już kupiłeś... Ty, masz dla ciebie prezent, proszę. Jaki prezent? O, dziękuję bardzo. Bardzo mi się przyda. Słuchaj, ja potrzebuję zrobić, wiesz co, sobie pulpit, więc pozwolę sobie stąd zabrać, słuchaj, to. Okej, w ten sposób na razie zrobię tak. Pulpit, nie pamiętam, jak do końca się robiło, ale tam się zbukrze... Czekaj, to... Ojej, już ci mówię. Ja pamiętam, że to były... Pamiętam kształt, tylko nie pamiętam, o, czy tam... Nie, chłopie. Ale tam była biblioteczka. Tam... No. Tam była biblioteczka, dobrze pamiętam? Jest, już ci wysłałem. Znaczy, jeżeli jest biblioteczka, to ja już pamiętam. Jest biblioteczka, tak? No, już ci wysłałem. Czekaj. Robisz te, a w pośrodku dajesz biblioteczkę. Tak, coś takiego to było, nie? Nie, dobra, czekaj, patrzę na Bobo, słuchajcie, on mi tutaj wysyła. Bo naprawdę, ja się tutaj gubię, nie? Chwila. Chwila, nie chcę mi się wczytać, a ja muszę zrobić ten... O... A, w ten sposób, dobra, pomyliłam się. O, no. Dobra, mam, wobec tego, słuchajcie, mam pulpit, więc teraz tak, szybciutko, słuchajcie, trzeba zrobić. Ale tak, moim zdaniem to będzie tak bez sensu, serio. No to zobaczysz, zobaczysz, jakie będę... Ale no nie, wypadł z baru! Zobaczysz, jakie będę miał itemy, to się posrasz. No ale tak to jest, jak ty grasz w Minecrafta 2 dni, więc no. Ty, poszedł spać! Wypinkaj mi stąd! Ty, nie od tego swojego! O nie, stary, ja go teraz się przetransportuję tutaj na dół. Mieszkanie niż, o, już. Stary. Villager. Weź pusta w łóżko. Villager. Nie, bo on pójdzie znowu w kimę, stary. No to kładź. O, i pójdzie. Wypadł stamtąd. Idzie już do ciebie tam. Wypadł stamtąd. Wypadł. Ej, stary, pomóż mi go jakoś przetransportować. Bo chłopie, nie mogę. Nie mogę łódką. Łódkę mogę postawić dopiero, słuchajcie, jakby. O, dopiero tutaj, stary. Dopiero o, tutaj, patrz. Dawaj. O, dobra. Jest. Okej. Okay. Nie, mam. O nie! Jest no. Wyższa cena, bo go raz uderzyłem. Dobra, ale teraz mi się uda, stary. Teraz go robimy. O nie! Okej, okay, a powiedz mi jedno pytanko. Nie! Pomocy! Nie! O, dobra. O, teraz postaw płotek, a na tak, to dopiero. Tak, i jeszcze jeden płotek. Czekaj, cyk. Cyk. O. Teraz do tego wszystkiego wlatuje pulpit i teraz trzeba go, stary, rozwalić. Czekaj. Okay. Zabić go? Dobra. Nie! Nie ruszaj go nawet. Ale powiedziałeś rozwalić. No to łódkę rozwalić, nie? A, łódkę, okej. Okay. A moim zdaniem źle robisz. Dobra. No to, znaczy, wiecie jak to jest. Bobo gra 2 dni w Minecrafta i naprawdę myśli, że... On sobie zrobił farmera, czy to kleryka? Ja jestem profesorem Minecrafta i zobaczysz, że na tym lepiej wyjdę. Kleryka sobie zrobił, nie no. Znaczy, wiesz, byku, bo ty nie masz pojęcia jakby, o co ja chcę tutaj zrobić chyba. I to jest stare to, że ty nie masz pojęcia, jakie ale itemki sobie... Nie, nie o to mi chodzi. To o co chodzi? Tylko po prostu nie ulepszysz na lepszy level, bo na początku tam jest potrzebne szkło. Nie, tam jest też... na początku jest potrzebny papier, a papieru mam pod dostatkiem. No dobra, papier okej, okay. A jak ja mam farmera, to same jedzenie. No właśnie, po co mi jedzenie, jak ja mam przy sobie jedzenie, no. Ale chłopie, bo będę brał szmaragdy, a potem u twojego dopiero nie, kupował. Nie możesz używać mojego. A czemu? A nie ma takiej opcji, stary. Ja mam swojego. A zobacz. Ma... Wow, membrany tu lat. Nie, ty nie używaj mojego, stary. No, ty masz swojego, ja mam ale swojego, jesteś. No. No, jakiś stary podział w tym wszystkim musi być, no bo idąc no tym dobra tropem, ja chciałem zrobić ty, dwóch wspólnych. I sprawa właśnie chciałem tak zrobić, że zrobimy jedna jakiegoś sprawa brukarza czy coś. Co? Oddawaj łóżko. A, no łóżko oddam. Właśnie ja chciałem na początku tak zrobić, a ty swojego zabrałeś, no to pomyślałem, że każdy ma swój. Bo tak, to by było najlepiej mieć farmera, dostawać od niego hajs i płacić u mojego, ale o nie. Nie ma tak, nie ma Bobo. Nie. Nie. Nie, no poważnie, no stary, nie chciałeś się dogadać, to się nie chciałeś dogadać. Moi drodzy, subskrybujcie kanał i koniecznie wbijamy 200 tysięcy subów przed Bobo, więc musimy być pierwsi. Bądźcie na bieżąco i napiszcie, czy to faktycznie jest tak, jak pamiętam, że jak się już zapłaci, coś się kupi u villagera raz, to mu nie znika profesja, bo tak mi się mniej więcej coś tam świeci. I pamiętajcie, słuchajcie, żeby wpadać w pierwszy link w opisie, czyli na stronę www.abra.ety, możecie zakupić taką kozacką koszuleczkę Abra, tym czy to właśnie, słuchajcie, taką, czy na przykład z Bobo, czy możecie zakupić kolorową bluzę z kapturem, kolorową bluzę bez kaptura. Macie darmową dostawę kurierem od 99 zł na każde zamówienie, czyli na przykład właśnie przy zakupie 2 koszulek, czy na przykład 3 kubków, czy bluzy z kapturem, po prostu kurier za 0. Akurat dla każdego coś tam się znajdzie, dla każdego widza i widzki. A tymczasem, słuchajcie, ja idę po poteczki na niewidzialność i idę nagrać odcinek, jak będę śledził Bobo. Ela!